Dzień dobry Państwu. W naszym telefonie jest profesor Witold Modzelewski, ekspert podatkowy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ja słyszę, ale państwo nie słyszą. Zaraz się postaram i teraz spróbujmy powiedzieć dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. O, i teraz słyszymy pana profesora. Pan profesor jest w pracy. Tak, jak najbardziej. Nie przestraszył pan profesor się koronawirusa i nie został w domu. Mój Boże, nie poddaję się presji, ani przede wszystkim panice. Mamy wykonywać swoje obowiązki, no bo przecież zaspokajamy określone potrzeby naszych kontrahentów. No, nie mogą przestać na nas liczyć, mamy być uważni, mamy przestrzegać tych wszystkich zaleceń dotyczących codziennej, takiej nadmiernej, takiej szczególnej troski co do sprawy higieny i zwłaszcza kontaktów zewnętrznych, no ale przecież musimy i funkcjonować, bo zaspokajamy określone potrzeby naszych społeczne, które nie mogą być przerwane. Ich obsługa nie może być przerwana. Obecnie rząd intensywnie pracuje nad pakietem pomocowym dla polskich przedsiębiorców. Pan profesor także obsługuje w tej chwili w kancelarii polskie przedsiębiorstwa. Jaki jest stan polskiej gospodarki z pana punktu widzenia dzisiaj? To znaczy to, co się zaczęło dziać w pewnych branżach, takich jak branża już restauracyjna, hotelarska, transportowa, turystyczna, to jest stan postępującej katastrofy, ponieważ nie ma przychodów. Zanim wprowadzono zakazy, to przecież już zaczęły spadać kontrahentom naszym obroty i to w sposób bardzo groźny, po prostu anulowano zlecenia, wycofano zamówienia i to oczywiście ma ten efekt mnożnikowy, ponieważ to oznacza, że po prostu część tej działalności po prostu nie przynosi przychodów i to już będzie miało miejsce za marzec. Czyli musimy podjąć w takich okolicznościach natychmiastowe działania. Te działania nie są skomplikowane, tylko trzeba je umieć zapisać na zasadzie symetrii. To znaczy państwo jest wierzycielem i są też inni niepaństwowi wierzyciele, takich jak zwłaszcza banki. No i tu wierzyciele, czyli ci tak zwani główni, czyli państwo, czy budżet państwa, w tym i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także banki, muszą w sposób symetryczny, bo tu nie może być tak, że na przykład budżet ponosi nas sam koszty tej sytuacji, a banki są jak zawsze szczególnie uprzywilejowane, co mieliśmy okazję obserwować na przykładzie kredytów frankowych, bo władza się tylko martwiła o destabilizację systemu, ich destabilizację, a nie o los kilkuset tysięcy kredytobiorców. Tu muszą być jasne reguły polegające na czym? Długi się oddala, czyli przesuwa w czasie bezodsetkowo, czyli tak, żeby nie było prawnego wymogu spłaty kredytów za te okresy, także spłaty długów o charakterze publiczno-prawnym, czyli nie kosztujące dłużnika przesunięcia w czasie, no bo przecież nie ma pieniędzy, ci ludzie nie mają. Oczywiście proporcjonalnie związane w tych branżach, gdzie jest spadek przychodów, czyli kryterium istotnym jest spadek przychodów jako kryterium, jaka przesłanka podstawowa. No bo przecież niektórzy w ogóle tych przychodów nie mają, bo musieli działalność jako taką po prostu zawiesić albo ją znacznie ograniczyć. I tam musimy się nauczyć po pierwsze umarzać część długów, no bo i tak nie będą częściowo spłacone, najpierw odroczyć, potem z perspektywą umorzenia. No i musi być tu ta twarda zasada symetrii. My nie wierzymy w takie tam deklaracje banków o tym, że tam coś tam zrobią, 3-miesięczne wakacje. To ma być prawo i to prawo musi być uchwalone przez władze. Zresztą przed chwilą to zrobiły rządy innych państw i jakoś one nie zajmują się szczególną troską wobec systemu bankowego. Bo dlaczego? Bo po prostu jest to sytuacja, która wymaga solidaryzmu społecznego.
solidaryzmu. I ten solidaryzm muszą być wszyscy w nim uczestniczyć. Pytanie, czy banki mają tyle gotówki, żeby wytrzymać okres pół roku bez dostawania comiesięcznych rat od swoich... No przecież nie dotyczy to wszystkich przecież. Przecież zgódźmy się co do tego, nie jak pomaga się tym, którzy wymagają pomocy, a nie tym, którzy chcą zarobić na cudzym nieszczęściu. I przecież na tym polega mądrość rządzenia. Rządzenie polega na tym, że się nie ulega silniejszym i uprzywilejowanym, tylko pomaga się tym, którzy są w sytuacji trudnej. I przecież tu nie chodzi o żaden automatyzm, że każdy, kto wystąpi, miałby przesunięte terminy spłaty, tylko ci, którzy nie mają przychodów albo mają spadek przychodów. To jest to kryterium, jest bardzo czytelne i każdy przedsiębiorca to świetnie rozumie. Przecież chodzi też o pracowników, bo nie tylko chodzi o firmy, chodzi o ludzi, którzy mogą nie mieć pracy, mogą nie mieć dochodów, a będą musieli spłacać swoje długi, zarówno te podatkowe, jak i te niepodatkowe, te bieżące, więc to wymaga tego, to się nazywa zasada symetryzmu, to znaczy polegająca na tym, że wszyscy ponosimy ciężar, bo wszyscy będziemy ponosić, już go ponosimy, natomiast nie ma zasady proporcjonalności polegającej na tym, że większy koszt przejmują na siebie silniejsi, a mniejszy koszt słabsi. Tymi silniejszymi graczami w tej sprawie jest państwo, które musi tu i tak, bo jak nie odroczy, to i tak nie będzie to zapłacone. Natomiast tak samo wszelkie instytucje finansowe, zwłaszcza banki, które muszą w ten sam sposób postąpić wobec obywateli. To jest test, tu nie ma... Nie pan, w tych okolicznościach nie ma kompromisów i nie ma stanów pośrednich, to trzeba zrobić. To jeszcze przejdźmy przy telefonie profesor Witold Modzelewski, ekspert sprawa podatkowego, do naszego budżetu państwa. Chyba jest pewne, że on już nie będzie budżetem zrównoważonym, ale mamy informację wczoraj NB Polską, że Narodowy Bank Polski, zdaje się, będzie skupował obligacje państwa. To też jest krokiem bardzo daleko idącym. Po pierwsze, mamy bardzo dobre wyniki za styczeń, czyli początek roku był bardzo dobry, bo jak pan wie, tam pod koniec roku zlikwidowano taki lobbystyczny przywilej jeszcze istniejący w Polsce od 2011 roku, że całe branże nie płaciły VAT-u, tylko uzyskiwały zwroty, co nazwano tak zwanym odwróconym VAT-em, a nawet tak dość kłamliwie odwrotnym obciążeniem, mimo że tam nie było żadnego obciążenia. Tam już nawet Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku chciało to znieść, no ale wiadomo, Ministerstwo Finansów zaczęli sądzić ludzie z rynku, bo tak się sami przedstawiali, no i w związku z tym ten program został storpedowany. Wreszcie się udało to zrealizować 1 listopada zeszłego roku i skoczyły nam gwałtownie dochody budżetowe, nie tam przez żadnej odpeki, inne tam zabawki, tylko przez to, że ci, co nie płacili, zaczęli płacić. Oni będą płacić. I to niech im trzeba pomagać. I to tylko trzeba pomagać tym, którzy... no nie mają pieniędzy na zapłacenie podatków, a często nie mają pieniędzy na zapłacenie płac ludziom, którzy za chwilę przyjdzie moment, że trzeba będzie im zapłacić. Więc a to, że zmienić trzeba koncepcję finansowania długu publicznego, to oczywiście, że tak. No i to jest, i tu jakby to powiedzieć, przestańmy, uwolnijmy się z tego fałszywego języka, z którym niestety zostali wszyscy zdominowani. W trudnych sytuacjach podejmuje się trudne decyzje i żadne doktrynerstwo liberalne tu nie powinno mieć miejsca. Wiem, Unia Europejska się jak zawsze nie znalazła w trudnej sytuacji, po co nam była, po co jest nam organizacja ponadnarodowa. Ale to nie pan, niech pan mi da szansę skończyć zdanie, proszę mi, proszę bardzo, daj niech pan mi szansę. Wiem, że to może niewygodne, no ale dzwoni pan do mnie. To te rzeczy powinny przyjść ze strony Unii Europejskiej. Nie przyszły, dobrze, czekamy, dajmy każdemu szansę. Musimy przede wszystkim załatwić to sami i będziemy to załatwić sami we współdziałaniu rządu z Narodowym Bankiem Polskim. Ten sygnał, który pan powiedział, bardzo dobry sygnał. No to jeszcze tylko nie chciałem panu profesorowi przerywać ani żadnej ukrytej myśli zataić pana profesora, tylko chciałem się dopytać o też niebezpieczeństwa, bo w momencie, kiedy Narodowy Bank Polski, to jest bankiem emisyjnym, będzie finansował nasz dług, to jest bardzo niebezpieczna ścieżka, którą łatwo nadużywać.
no, jeśli będą nadużyte, widzi pan. To jest właśnie to doktrynerstwo, o którym wspomniałem, że jakoby każda, nawet niewielka zmiana w polityce emisyjnej banku natychmiast musi prowadzić do czego? Do, jak wiadomo, druku pustych pieniędzy, a ten druk pustych pieniędzy musi natychmiast prowadzić do czego? Do gwałtownego wzrostu cen. Na razie mamy spadek popytu i ten spadek popytu, na razie wszyscy się modlą, ci, którzy nie są w stanie sprzedać, żeby im się udało coś sprzedać. O wzroście cen to w ogóle nie mówmy, bo gasnący popyt sprzyja, utrudnia sprzedaż, a nie ułatwia wzrostu cen. To, że my musimy przestać być niewolnikami tak zwanego doktrynerstwa ekonomicznego i musimy umieć dostosować się do tych sytuacji, w której jesteśmy, to zmiana polityki fiskalnej jest konieczna, bo nam gasną dochody budżetowe, jak nam zgasną firmy, które nie przetrzymają zakazów i spadku popytu, to my nie będziemy mieli, będziemy mieli dużo większy problem niż zmiana koncepcji polityki fiskalnej. To są poważne sprawy. Rząd na razie ma dobre tempo, tylko my jakoś nie słyszymy ministra finansów, bo to tymi zagadnieniami powinien wreszcie wyjść minister finansów i on powinien w tej sprawie przedstawić koncepcję. Zapraszamy do, na scenę, bo to jest jedyny moment, żeby można było wystąpić. Naprawdę wszyscy na co oczekujemy, bo taka jest rola władzy. Teraz trzeba rządzić. Też, panie profesorze, mamy ostatnią minutę. Proszę o takie krótkie kompendium. Co powinien pana zdaniem powiedzieć minister finansów? Powinien powiedzieć tak. Przygotowujemy symetryczny zaraz będzie uchwalony przez Sejm, bo to przez wymaga ustaw. Program oddłużeniowy, to znaczy odraczający tym, którzy są poszkodowani ekonomicznie przez skutki pandemii. Odraczamy, możliwość istnieje, możliwość odraczania terminów płatności w prostych procedurach z perspektywą, gdyby utrzymywała się sytuacja nawet do umorzenia. Nie ma oprocentowania, analogiczne działania, nie ma oprocentowania tych przesuniętych długów, jest abolicja z tego tytułu, nie będzie za to kar i analogiczne zasady symetryczne będą stosowane obowiązkowo przez tych, którzy są wierzycielami niepubliczno-prawnymi, czyli przez banki. Reszta tkwi w szczegółach, to wszystko, mamy wiedzę, umiejętności, wystarczy to napisać. Czekamy tego rodzaju oświadczeń, to wszyscy tego czekamy, zapowiedziano tego. Ufamy, że i w tej dziedzinie władza publiczna zda swój egzamin, bo na razie widać, że się stara i jej to wychodzi, więc i w tej dziedzinie mamy szansę to zrobić, zwłaszcza, że to jest łatwiejsze niż to, co robi minister Szumowski. To jest dużo trudniejsze i wszyscy wspaniali ludzie w służbie zdrowia. Powiedział profesor Witold Modzelewski, ekspert prawa podatkowego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Może nie tylko prawa podatkowego, ale jak mnie pan tak przedstawia, to bardzo dziękuję. Prawa. Stawia to bardzo dziękuję.